Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby, podwodna twierdza, być może dzisiaj tym zaczniemy. Słuchajcie ludziska, sytuacja wygląda tak, został ten poziom i tamte dwa poziomy w głównej hali, z czego wichrzysko moglibyśmy zrobić i być może dzisiaj zrobimy, albo to zostawimy na następny odcinek. A słoneczne piaski to na bank będzie na kolejny odcinek, bo nie zrobimy tego w całości, ponieważ nie umiemy chodzić po drabinie, więc zróbmy ten poziom tutaj na 100%. Powinno nam się udać, chyba powinno styknąć. Zależy, ile nam to zajmie czasu. Mam nadzieję, że nie aż tak długo. Ewentualnie jak to będzie jakoś tak mega krótko, to jeszcze zajrzę do tych słonecznych piasków i po prostu przejdę jak najszybciej się da. I będziemy wracać do drugiego świata. Ta muzyka. Oj, masakra, ta muzyka. Ty skurczybyku. To jest bardzo podwodny świat. To jest bardzo fajna plansza. O, wpytkę, już to widzę. Czy tutaj coś musimy zdobyć? Rzeźbozdrój, tego jeszcze nie zrobiłem. To sobie zrobię na dniach. Wszystko podwodne twierdze? Czy zaraz, tutaj jestem? Tak, podwodne twierdze. Wszystkie wodorosty musimy rozwalić. Postaram się. Ludki z porażaczami wypompowały nam całą wodę! O nie! Nie wrócimy, dopóki ktoś nie aktywuje przełączników, których strzegą! Luzik. To wy to robicie, kurde. Najpierw pozbieram sobie to wszystko. O, kraby, jak ładnie wyglądają. O, damn. To jest przepiękne. Ale to jest ukryte. Ale ukryte diaksy. Okej, okay, tutaj wszystko. Za nami też niczego nie ma. Okej, okay, przełączamy. Why not? I leci woda. I mamy już tyle wody. No, nie aż tyle. Ale tyle. Starczy nam jak na razie. Ale to i tak nam nie przeszkadza, ponieważ musimy się teraz dostać tędy. Będziemy takie kółeczko robić. Dosłownie kółeczko. Pyk, pyk, pyk. Uzbierane. Ops. Hops. Oj, no głupie pływanie pod wodą. Tu będę się triggerował. Ostro. Dobra, uzbierał Sparks, całe szczęście. Na razie nic nie uruchamiam, dopóki nie uzbieram tutaj wszystkiego, bo tutaj znowu będzie woda. Cała plansza będzie pod wodą ogółem. Sparks, zbieraj, nie zajmuj się tym. Tu będą rekiny głupie, ale to z nimi sobie poradzę. I tu pod wodą jeszcze pozbierać trzeba. Jesus. Krab! O Jezu, ja nawet nie wiedziałem, że to jest krab. Krawiszologia, halo? Ja się nie dam. Najpierw pozbierajmy. O, i na wprost. Yeah! Dobra, 6 już wrogów pokonaliśmy. Jeszcze po drugiej stronie chyba coś będzie. A, i oczywiście krab. Oczywiście, że... że diaksy. Jezus, jak się oni ukrywali. Dobra, teraz możemy już kliknąć, wydaje mi się. Więcej wody! Ale jeszcze nie tak do pełna. Nie wskoczę tu. Tu mogę wskoczyć. Luz. I zaraz wskoczymy do tego bajorka. Tam będziemy musieli wykupić od bankiera Moneybagsa jedną rzecz. Tu już nic nie ma. Nic nie ma. Na pewno. Pokazuję w dół, czyli najbliżej chyba coś będzie w dół dopiero. W ogóle ile tutaj mamy uzbierać? 3 orby i 400 diaksu. To będzie trochę minigierek i trochę szukania. Ty grabisz sobie. Ej, no bez jaj. Ja Sparksa nie mam. O nie. Teraz pod wodą zbieranie tego wszystkiego będzie trudniejsze. Ten krab to w ogóle majstersztyk. Chodzi sobie tak pod wodą. Chcę zaraz Sparksa mieć pełnego. Dobra, chyba niczego nie pominęliśmy. Chyba. Chyba to ryba. Nieważne. Hey, Spyro! Jesteś twardszy niż na to wyglądasz, skoro udało ci się tu dotrzeć. Ale opancerzonych rekinów i tak nie pokonasz. Mógłbym pożyczyć ci na przykład moją łódź podwodną. Oczywiście za drobną opłatą. Ojojoj, zgoda. Spyro, interesy z tobą to przyjemność. A ta łódź jest w 100% rekinoodporna. Gwarantuję. Pff,
spoiler mówi prawdę. Dobra, łódź nas bierze, bo tutaj są właśnie te rekinki, których od tak nie załatwimy. Będziemy potrzebowali power-upa. Ale spoko, damy radę. No i właśnie są skrzynki pomiędzy tymi rekinami, to też diaksy tam są. Okej. Okay. Oj, będziemy się tutaj bawili z szu... Aha, musiałem spaść na dół. Super. O Jezu, to będzie bez Sparksa zbieranie tragiczne. Mam nadzieję, że zaraz Sparksa znajdę. Ops, ops. Boom, boom. Okej. Okay. Tu wydaje się, że wszystko jest okej, okay, to teraz cały poziom będzie w wodzie. No i patrzcie na to. Tak, tutaj. Nie mogę tego pominąć. Boże, bez Sparksa się tak trudno gra jeszcze pod wodą w pełni. Tutaj nic nie ma? Nie ma. Aż bym chciał, żebyś mnie zabił. Chcę jakoś umrzeć, ale jednocześnie nie cofać się za bardzo. Dobra, pogadajmy z tym panem, bo już mu uratowaliśmy. Znów ociekamy wodą. Wszyscy pragniemy podarować ci na pamiątkę talizman podwodnych twierdz. Jej! Muszelka. Jaka słodka, fajna. No i super, ale jednak jest baranek. O mój Boże. Naprawdę cię teraz muszę tak... No, w końcu chociaż ten jeden Sparks. Ale że tutaj ominąłem, to ja nawet nie wiedziałem. Dobra. No, mamy na jakiś długi czas to. Całkiem przydatne. Ale luz. No. Dobra, wszystko. Pum, 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 pum. Okej, jeszcze raz się wróćmy, bo teraz musimy te rekiny załatwić jeszcze po tej drugiej stronie. O. No bar... O, Jezu, w końcu. Jedz, Sparks. Przyda się więcej. I teraz drugi raz. Hops. Teraz po tej stronie. I to jeszcze diaksy, zaraz pozbieram je, zauważyłem. Tuk, 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 tuk. Skarb idealnie. I jeszcze tu. A, wy niczego... Szczęk ścisk. Wy niczego nie strzeżecie. Spoko. Dobra, tu na górze nic nie będzie. Jedno chociaż trafię. Jest jedno. Udało się. Dobra, teraz możemy chyba bezpiecznie wydostać się na górę. Tutaj coś będzie? Nie, Sparks pokazuje, że dopiero tutaj, więc ta cała... Ten cały kawałek mapy jest ogarnięty. A tu jeszcze. Tu jedynka. Baranek. Dobra, pełny Sparks. I tu jeden wazon. Okej, okay, jeden etap zrobiliśmy. Teraz na samą górę. Tu będzie jeszcze trochę do uzbierania, ale wydaje się, że dobrze nam idzie, ponieważ mamy w miarę równą liczbę. Gdzie jest Hunter, łowca? Tutaj jesteś, tu od ciebie dwa orby, będziemy na płaszczce jeździć. Próbuję wytresować tę płaszczkę, ale w ogóle mnie nie słucha. Ej, ojoj. Jesteś idealnej wielkości, by jej dosiąść. Jesteś pewien? Poprawiam się. Oczywiście. Świetnie, wskakuj! Przepłyń przez pojawiające się wokół kręgi bąbelków. Tylko pamiętaj, to nówka, więc nie waż się jej zadrapać. Płaszczki? Dobra, nieważne. Okej, okay, to tak jak w oryginale, to nie będzie najłatwiejsze. Ale pamiętam. Easy, jeszcze drugi raz tak. Brawo! Jestem ci coś za to winien. Proszę, weź tę kulę, przykleiła mi się do płetwy. Ta, na pewno. Która to już?
13 chyba? Skoro 12. Płaszczka została poskromiona, zacznijmy przygotowania do wyścigów. Weźmiesz ją na trudniejszy tor? Tak, to samo, tylko super, że będzie trudniej. 3 gwiazdki. No okej. Okay. Mhm. Nie jest trudno. Jest bardzo łatwo. Zwłaszcza, że znam trasę. Easy. Dzięki. Niesamowite! Masz do tego dryk. Przydałby mi się taki partner. Możesz zabrać tę kulę, która przykleiła mi się do drugiej płetwy. Do drugiej, aha. Ty dzbanie głupi. Dobra, teraz mamy 13. Ładnie. Okej, okay. Przy okazji, gdzie ty jesteś, panie drogi? Bo jest tutaj jeden knypek, który nam bardzo tutaj pomoże. Bo od niego musimy zadanie odebrać. Niby jeszcze pozbieram sobie. Gdzie on jest? Tam jest, dobra. Siemka. Nurkowie porwali 6 moich dzieci i ukryli je wszystkie na szczytach ponumerowanych wież. Pożyczyłem trochę dynamitu, aby wysadzić ich drzwi. No okej. Okay. Pierwsze. Będziemy musieli do każdej z tych wież. Gdybyś się na szczyt każdej wież, moje dzieci zostałyby uratowane. Będą. 4 gwiazdki niby. Easy. Pierwsze. No jakie to łatwe. Teraz do drugiej wieży. I będziemy musieli się wracać na sam dół planszy. Już tu lasery się wyłączają, jak przejdziemy raz. To jest chyba drugie? Tak. O Jezu, to tak działa. Dobra, trudno. Jedno z życia sobie straciłem. Zaraz sobie baranka ogarnę ewentualnie. I na dół. I jeszcze takie 4 razy, po 2 razy. To jest baranek. Siemka. A ty się nie ruszałeś? Mały dzban. A tu 2 dzbany. Pum, pum. Gdzie się wychodziło? Gdzie się wychodziło? Tutaj. Trójka. Tu będą kraby. Pff. Tych krabów nie muszę bić, chociaż muszę już uciekać, bo zaraz mnie zje. Chyba. Aż zobaczę, czy one dają diamenty. Nie dają. 27 wrogów już tutaj zabiłem. Ło, panie. No sporo. Czwarta wieża. Jak to wygląda? Tak myślałem. Trudno. A 3 lasery. Ale dzbaństwo. Do tego się nie spodziewałem. Gdzie było 5? Czy to było tutaj? To jest 6. Czyli po tamtej stronie. I będę musiał się tu wracać. Jest. Dobra, w razie co? Jest, udało się tego trafić. Co za dzban. W razie co, lećmy sobie tutaj. A, bla, tu. Które jest wejście? Tędy. Uf, udało się. 6. Te całe rafy koralowe miałem zepsuć, ale dobra. Nie będę się tym przejmował, ja to sobie zrobię na platynkę sobie samemu. Tak, tamtędy. Nie, zaraz, którędy? Tędy. Nie, co ja gadam? To tędy. Dziura w dół, tak. Musiałem. Musiałem. Okej, 6. No i bierzemy. I elo, zrobione. Jeszcze szukamy ostatnich skarbów i wychodzimy. Udało się! Znów możemy spokojnie pływać. Podobno zbierasz kulę. Weź tę. Dzięki wielkie. Zrobiliśmy wszystkie minigierki. Yeah!
Strasznie szybciutko to idzie, kurde. Dobra, Sparks, pokazuj mi. A, tutaj. Ile brakuje? No, mało. Ale mogłem pogubić. Zdecydowanie. A tutaj musimy sobie popływać. Ale Sparks niech nam pomoże. Zaraz, gdzie nam pokazuje? Gdzieś w dół? Na dole skupiliśmy. Gdzie jest za? Nie, dobra, na górze jeszcze na pewno. O, oho. No na przykład tutaj. Patrzcie, 20. A dzbany. Pum. I pum. 25. Dychy brakuje. Gdzie ta dycha? Gdzieś tutaj, albo na dole. Sparks pokazuje mi na dół. W tamtym kierunku mapę sobie odpalę. W tamtym kierunku. Patrzcie na tą mapę, jaka duża. Czyli mówisz, że tędy, te? To tu jednej dyszki nie mam. Tutaj będzie. A piątak? A, dobra, drugi piątak. Elo, idziemy. Opuść poziom. Zrobiliśmy na 100%. Fuck yeah. 17 minut, nie jest źle. Ciąg dalszy przygory. O, jakie głupie. Tylko czemu na chwilę było to głośniej, to ja nie wiem. Trudno. Letni las. Co jeszcze możemy na szybko zrobić w 17 minut? Dobra, ja myślę, że pójdziemy do tego słonecznego brzegu. Jednak, bo nic więcej nie możemy zrobić. Zostały nam dwa levele tutaj, żeby móc pójść do bossa. Tak więc... do gniota, jak go nazywają. Crash. Sparks pełny? Okej. Okay. To tak, no tutaj wszystko. Przewodnik pokazuje, że wszystko. No oczywiście letni las i migot. Słoneczne piaski też nie zrobimy całości, ale skoro mamy tyle minut, no to myślę, że akurat do słonecznego słonecznych piasków, brzegu, czy jak to się nazywa? Słoneczne piaski. Pójdziemy i zrobimy tyle, ile możemy akurat, bo wietrzysko, ten harrikos, tak się nazywa po angielsku, to no tam trzeba dłużej posiedzieć. To akurat na następny odcinek będzie idealne. Słoneczne piaski, la 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 la. Chodźmy. O kurde. Bajer. O, przykro. Dobra. Jezu, te bobasy. Witaj, Spyro. Dobrze cię widzieć. Jeśli pomożesz mi zapędzić te małe żółwie w bezpieczne miejsce, będę bardzo wdzięczny. Luzik, jak dasz mi talizmon. Dobra, musimy żółwie popychać na przycisk, żeby to się otworzyło. Czy tutaj wszystko? Tak, wszystko. No i niech sobie idą małe żółwiki. I oczywiście znowu trochę popływajmy. Będziemy musieli power upem, takimi ognistymi, znaczy energicznymi kulami, tak to nazwę, będziemy musieli rozwalać te skrzynie. Ja jednak chyba, dobra, zostawię tą mapę. Zostawię, niech sobie będzie. Ewentualnie napiszcie mi teraz w komentarzach, czy chcecie tą mapę, czy bez lepiej. Czyk. A ty to po co? A, żebym mógł na ciebie wejść. No tak. Jeden z głowy, tutaj mamy okienko na resztę poziomu. I jak kiedyś gram, jak byłem mały, to akurat strasznie omijałem te tereny. Właśnie tutaj nie wiedziałem, że trzeba się jeszcze dostać. Wszystko? Chyba wszystko. Jaka mała rozgwiazda. Jestem brutalny, wiem.
wszystko, wszystko. I teraz tu uwaga. Bo właśnie ty, o ciebie mi chodziło. Ty tak łazisz. Jezu, jakie te pingwiny. Jakie te pingwiny mają rakowe oczy. Czy czymkolwiek wy jesteście? Jakie wy macie. Jak wy śmiesznie wyglądacie. No patrzcie na jego oczy. XD. Dobra, to jest skrzynia do rozwalenia na potem. To też. Dobra, to, czyli tutaj już więcej za bardzo nie zrobię. Przejdę jeszcze dookoła, się upewnię. Czy wszystko jest? Chyba ta. A, żółw. No siema. No i właśnie ta drabinka głupia. Niestety. Ej, hej, hej, piątka. Czy tutaj jakiś mam ten w słonecznych piaskach? Punkt? Nie. W słonecznych piaskach nic. Trut, 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 trut. Okej, okay, tu spokój. Jak ja to ominąłem, to ja nawet nie wiem. O lol. Dobra, najpierw się pozbędę tych wrogów. Tutaj będę musiał kliknąć sobie przycisk i strzelić w tą właśnie skrzynkę. Ale jeszcze muszę kilku wrogów pokonać. Nurkowie uwięzili większość małych żółwi. A klatki, w których je zamknęli, są bardzo wytrzymałe. Gdybyś dysponował wzmocnionym smoczym oddechem, może mógłbyś je zniszczyć i uwolnić maluchy. Si, tak. Zrobię to. Nie martw się. Tu skrzynka, tu domek jakiś. Takie wytyfy ostre. Dobra, nic więcej chyba tu nie ma. Ale słodkie kaczorki. O Jezus, no i z tej drabinki będę musiał tamte kryształy zebrać. Niestety. O Jezu, idę dalej. Dzban! Dobra, jest 11. Chciałem double killa. Elo. Kolejne. I wracamy się. Jak najszybciej się da. O Jezu, ciebie nie chciałem walnąć. O. Ej, zaraz, co? Szybko, szybko. Udało się to. I na dole. Okej, okay, luz. A otwarty jest wciąż, dobra. Ale i tak czy siak jeszcze muszę wrócić chyba na sam początek, mi się wydaje. Bo pominąłem. Chyba mam 4 skrzynki do tej pory. Widziałem cię. Jak ja to zauważyłem, to ja sam nie wiem. No, halo Spyro. Tak. Tutaj był. I jeszcze dwa będą, znaczy dwie skrzynki będą. Gdzieś dalej. Typie! Pyr. O! No przecież zawsze mi się to udawało, Spyro. A, tu jedna. I w tej części poziomu. No, 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 no. Halo, halo, halo. Tu. Dobra. Jestem pod wrażeniem. Proszę, przyjmij to przenajświętsze coś tam w dowód naszej dozgonnej wdzięczności. To jest orb. Jesus. No i mamy orba. To już zbieramy resztę diamentów w tym poziomie i nic więcej nie zrobimy. No bo ponieważ gdyż nie możemy wspinać się na drabince. Jakie żółwi. Jakie żółwiki. O. Jakie słodziaki. Dobra, tu wszystko jest. Upewnijmy się. Ile w ogóle mamy? 330, to jest całkiem dobra ilość. Ops.
No i tu on chce, żebym się nauczył. Witaj, młodzieńcze. Na szczycie tej drabiny jest kucharz, który chce zrobić zupę z naszych małych żółwi. Może wdrapiesz się tam i go powstrzymasz? O! Chciałbym, ale nie umiem. Dobra. Panie żółwiu. Jezu, ty w oryginale szybciej blazłeś. W oryginale to ty szybciej lazłeś. Dobra, on już wie, co ma zrobić. Okej, czy coś jeszcze tu zostało? Pewnie, że tak. Żółwie... Ej, to już było niefajne. O! Jeszcze się upewnię. 3, 6, 5. Tak, to już będzie wszystko. Tak, to już będzie wszystko, definitywnie. No taka równa liczba. Jeszcze tu. No i jak tam, dzieciaki? Dziękuję, młody smoku. Małe żółwie będą tam bezpieczne. Przyjmij ten talizman jako dowód naszej wdzięczności. Luz. Luzik. Dostaliśmy żółwia, nie wiem, w monecie, jakkolwiek to się nazywa. No i dobra, i wrócimy do tego poziomu, żeby... A, zrobić tam minigrę z dwoma orbami i uzbierać resztę diaksów tam. Ale to będzie proste i w ogóle. Ale wszystko mamy. Praktycznie wszystko. Więc kolejne dwa poziomy dzisiaj zrobione. Jezu. No cóż. Zostali zmuszeni przez malutkich. 1610. Ładna liczba. Czyli w tym świecie, podsumowując, został nam do zrobienia jedna plansza. Ten wietrzysko, jak to tam się nazywa. Dokończenie dwóch poziomów, ale to dosłownie w dwie minuty każdy, bo drabinki nie mamy. Dokończyć ten letni las, w którym teraz... teraz jesteśmy, bo też nam brakuje drabinki i boss. Czyli tak naprawdę ten świat już może być ukończony w przyszłym odcinku, ale to zobaczymy. To byłoby ode mnie tyle, widzimy się jutro, trzymajcie się, ludziska. Hej, hej!